Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo, ale to bardzo dawno temu nie jadłem zupy mlecznej. Ale jestem w stanie przypomnieć sobie ją, jak smakowała. Jestem w stanie przypomnieć sobie smak zupy mlecznej, chociaż dawno jej nie jadłem. I być może Wy też, ale już nie z uśmiechem, bo niektórzy jedli zupę mleczną w dzieciństwie, ale ze wstrętem, i teraz już w ogóle. Różne złe myśli przychodzą mi teraz do głowy, kiedy mówię o zupie mlecznej. Stręt jakiś, jakiś, zły smak się pojawił w buzi, może nawet teraz. Dlaczego o tym mówię? O tym za chwilę. Najpierw zajrzyjmy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Księga liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny chodzi o mannę. Nie cierpieli już tej manny, mieli dość tej manny. Bóg nie zostawił ich na pastwę losu, po prostu żywił ich, ale manną, która wystarczała na przeżycie na pustyni. Ale oni. Stracili cierpliwość. Nie byli w stanie podziękować za to, co mieli. Zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi. Także wielka liczba Izraelitów yy, zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Dalszą część już możemy sobie przeczytać we własnym zakresie. Tutaj postawmy kropkę. My często mamy posmak grzechu, bo grzech, nie oszukujmy się, no, często jest smaczny, smakowity, pragniemy często grzechu. I kiedy idziemy za Bogiem, doświadczamy tego nowego życia, to się przypomina nam, jak to było kiedyś. S -s -s Czasami mówi się wśród ewangelizatorów, że my częściej mówimy z pasją o grzechu, o tym co było przed Jezusem. Częściej mówimy tak z pasją o tym, że tam grzeszyliśmy, tu byliśmy, tam byliśmy, niż o tym co było po Jezusie. Życie po Jezusie często jest takie, takie, takie nudne takie. Już nic na P, nie? nie piję nie palę, tylko został mi pan Jezus, nie? No i, no, i z czego tu się radować, nie? I często przypominamy taką kobietę, którą ostatnio spotkałem w piekarni, kiedy zrobiłem zakupy. Kupywałem bułki i poprosiłem ją o uśmiech. No niech się pani uśmiechnie, co? No i ona no, tak marudnie, tak uśmiechnęła się lekko, wie co się stało? Praca się pani nie podoba. No nie podoba mi się, bym zmieniła ją, ale nie mogę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, bo inaczej się już niczego nie lubi. Trzeba podziękować za to, co się ma, i być wdzięcznym, bo wtedy można stracić cierpliwość, jak to było w przypadku Izraelitów, no i narzekać na Boga, który jest dobry, na Mojżesza, który też jest dobry. Poświęcił się dla nich, nie? Dlaczego Mojżesz nie narzeka na Pana Boga? Bo jest wolny w Bogu. A dlaczego Izraelici narzekają na Pana Boga i Mojżesza? Bo są niewolnikami cały czas nieustannie, niewolnikami grzechu. Chociaż wyszli z domu niewoli, Egipt jest za nimi, to jednak przyprowadzili Egipt ze sobą, bo mieli go w środku. W sercu jest Egipt, tu w myśleniu. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie ma dziękczynienia. I jest nieszczęście. Gotowe nieszczęście. Chociaż wierzyli w Boga, bo wierzyli w Boga, nie zanegowali Jego istnienia, to zaczęli na niego szem, szemrać. Chociaż widzieli te wszystkie znaki i cuda, a naprawdę Bóg uczynił wielkie znaki w Egipcie. Te dziesięć plag i jeszcze te wszystkie znaki podczas wędrówki. Bóg jest wierny, Bóg jest kochany, ale w nas często jest posmak grzechu. Tęsknimy za tym grzechem. Zobaczcie, co robi grzech. Grzech niszczy człowieka, Ca całościowo, fizycznie, duchowo, jak wielu ludzi cierpi teraz z powodu jakichś różnych chorób, niezidentyfikowanych chorób, bo, bo grzeszą. I ukrywają te swoje grzechy, a może nawet nie ukrywają. Trwają w grzechu latami, i później to wychodzi ciałem. Dlaczego Bóg zesłał na nich te węże? Bo węże mają w sobie jad, truciznę. I, i oni mieli w sobie truciznę tą niewiarę, to przywiązanie do grzechu, brak owoców Ducha Świętego, brak cierpliwości. Roztropności, łagodności. No i wyszło, wyszła prawda. Więc zaczęli prosić, na szczęście zaczęli prosić Mojżesza, przeciwko któremu szem szemrali. No i Bóg zlitował się nad nich, dając im y, tego węża na tym palu. I to jest zapowiedź Chrystusa. Ukrzyżowanego Chrystusa, tego, który uniżył się, oddał swoje życie, abyśmy my mogli jeść Jego ciało, jego, pić Jego krew. On jest naszym pokarmem. On nas zmienia od środka. Stajemy się wolni w Nim. Przemieniamy się w Niego. Zachowujemy się jak On. On. On miał w sobie nieustanne dziękczynienie. Nawet wtedy, kiedy już wiedział, że za chwilę przyjdzie Judasz z całą tą kohortą i go wyda świętym, znaczy świętym, nieświętym pocałunkiem i że on za chwilę będzie złapany i pobity i ukrzyżowany, on miał w sobie dziękczynienie. Uwielbiał Boga w tym cierpieniu. W tym lęku, w tym, co przeżywał. Może ty dzisiaj przeżywasz lęk, rozpacz, jest ci źle, doświadczasz pustyni, poszedłeś za Bogiem i żałujesz tego. Nie żałuj. Może tego nie rozumiesz, co się dzieje, bo nie zrozumiesz, bo masz za mały rozumek. Ale On jest w tym. On odmieni. Odmieni twoje życie. On potrafi Sprawić tak, że na pustyni zakwitnie łąka pięknych kwiatów. Pustynia potrafi się przemienić w Eden, w raj, w szczęście. I tak się stanie. Ja mam dobre, do, dobre wspomnienia z, z mojej pustyni w Sopocie, czy w Niemczech, czy jeszcze innych innych. Przeżyć duchowych, trudnych, duch duchowo przeżyć, gdzie no, cierpiałem w sposób duchowy, nawet fizyczny. Dziękuję Bogu za to, co się stało, za to, że odebrał mi wiele, wiele różnych rzeczy, osób, bo, bo byłem niewolnikiem, nawet nie chciałem tego uznać byłem niewolnikiem grzechu. Grzech jest słabością. Bóg chce, żebyśmy byli silni, mocni w Nim. Dlatego potrzebuje naszego dziękczynienia. Dziękczynienie jest taką obroną, ochroną, żeby nie stracić tej cierpliwości, bo jak stracisz cierpliwość, a już nic nie lubisz. A już wszystko weźmiesz wszystko weźmiesz, bez, bez względu na to, czy to jest moralnie dobre, czy złe. Wszystko weźmiesz, we wszystko wejdziesz. Wejdziesz w tak zwane G. I, I powiesz, no, takie życie, nie? Znajdziesz się w G, w znajdziesz się w D, i, i powiesz, no tak, no, przyzwyczaiłem się, no takie życie, no. Nie, Bóg chce, żebyś był dobrym człowiekiem, żeby ci się powodziło, żebyś był wolny, żebyś miał w sobie dary Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, cierpliwość, pokój, łagodność, uprzejmość żeby to wypływało z ciebie samo wypływało z nas a z nich wypływało szemranie złożeczenie marudzenie bo to było w nich w środku już nie byli w stanie udawać pozdejmowali maski na pustyni na pustyni zdejmujemy maski i stajemy w prawdzie dlatego pustynia jest nam potrzebna bóg wychowuje przez pustynię i chcę, żebyśmy na pustyni poznali to, jakim On jest. Bo On jest miłosierny. Już dawno mógłby ich wytracić. Mógłby ich po prostu wszystkich skreślić. A jednak dał im szansę, dał im możliwość, żeby zawołali. A jak zawołali, to uratował ich. Uratuje też ciebie. Masz to jak w banku. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.